Witam, dzień dobry, tutaj Walkisz. To są postapowice w City Skylines i jak widać zrobiłem tutaj już taki mały węzełek. Zajął mi ponad 20 minut, miałem to nagrane, ale stwierdziłem, że nie będę was zanudzać znowu takimi tematami. A tu widzę, że jeszcze czegoś nie ustawiłem, kurczę. W każdym razie chodzi o to, żeby tutaj troszeczkę odciążyć ten węzełek tutaj, ten taki plac tu przed lotniskiem. I zrobić tutaj już może jakieś zabudowania, coś tu powoli kombinować z jakimś handlem, czy tam, nie wiem, czymś. Jeszcze gdzieś tory kolejowe muszę tu wcisnąć, muszę o niej pamiętać teraz już. Potem będzie ciężko tutaj coś dokleić, jak tu zagęszczę to wszystko. Natomiast jeszcze te strzałeczki tutaj, to wszystko trzeba by poustawiać. Na pewno to, bo widziałem, że tu się zatrzymali. I jeszcze strzałeczki, tylko czy strzałeczki będę mógł zmienić? Będę mógł zmienić. Tutaj nie chcemy w lewo na przykład skręcać, daj tylko w prawo, to tu jest dobrze. Tutaj nie chcemy w lewo skręcać, bo to jest raczej nieporozumienie w takim miejscu akurat, a tak to chyba by było ok. Stąd raczej nie powinni tu zawijać. Chyba. Jak nie ma tej strzałki, to są dwie opcje. Albo jest to brane pod uwagę jako autostrada, rzeczywiście taki zjazd, albo po prostu nie widzę strzałki. Bo się nie zrobiła, ale skręt, możliwość skrętu jest. Dobra, coś takiego. Z tej strony raczej nie, chyba że tu dworzec wcisnąć. Nie mam za bardzo jeszcze planu na to, szczerze powiedziawszy. No dworzec by mógł być gdzieś, kurczę, bliżej tego samego tego lotniska czy coś. To w ogóle te światła na razie są niepotrzebne. Dobrze, to zrobimy tak. Zrobimy tutaj sobie dworzec jakiś, przygotujemy. Czy chyba, że jakiś większy. Czy tu zrobić już większy dworzec? Tu mamy taki większy dworzec. No i teraz ten dworzec trzeba będzie połączyć tutaj torem ładnie. Gdzieś w tym miejscu coś zrobić i potem ewentualnie iść dalej. Ale tutaj jakiś transport publiczny by się przydał, bo na razie nie ma nic. A lotnisko, no, nawet coś tam funkcjonuje. Ktoś się mnie pytał, po co mi teraz lotnisko? Ale ono tu było oryginalnie. Ono tu było i niech se jest. Na razie nie ma jakoś szalenie wpływu na turystykę ani nic takiego, ale niech se jest, niech se jest. Kasa nawet się, hajs się zgadza, to jest najważniejsze w tej chwili. Więc mogę sobie pozwolić na taką burżuazję jak lotnisko. Dobra, to gdzieś tutaj, żeby tu jeszcze było miejsce na jakieś ewentualnie handlowe tematy. No i w tym miejscu gdzieś, kurczę, dworzec kolejowy taki. Nie wiem, czy zrobić taki duży, raczej nie. Chociaż... Czy zrobić duży dworzec? Czy jaki tutaj? Czy tu mamy pociągi międzymiastowe? Tak, dobra, to tu się międzymiastowe będą w razie czego zatrzymywały. No to tu tylko miastowe, powiedzmy. Nie, no to tutaj mniejszy jakiś. Co my tu w ogóle mamy? Nie mam zbyt wielu dworców, ale na przykład taką stację z metrem jeszcze, kurde. Dawaj, zrobimy metro, kurczę, będzie fajnie. Może by tak tutaj troszeczkę, moment, to tu jeszcze zrobimy takie odejście na przykład na bok. I tutaj wtedy się zmieści ładnie parę parkingów. I dopiero w tym miejscu będzie ten dworzec. Na przykład tam bliżej nie zrobię, widzę. Chyba żebym go przesunął teraz. Mogę teraz przesunąć. Ok, no to niech będzie sobie gdzieś tutaj. Tor będzie przechodził jakoś może tu pod... Kurde, nie wiem jak. Nie, no dobrze, z tej strony jest tor. Dobre. Tylko, że musiałby trochę do góry chyba podejść, to może to jednak przesuniemy sobie gdzieś bardziej w tę stronę. Teraz powinno być trochę więcej miejsca na tor kolejowy. I tutaj sobie tak, podejdziemy sobie tutaj na... Tak. Troszeczkę mniej, aż bez przesady. Tutaj troszeczkę przesada się zrobiła. Tu jeszcze proszę mi na chwilę linii. Kurde, ile tych okienek tu jest, ja pierniczę. Czy ja w ogóle ich używam czasem? Czasem tak, dobra, tutaj niestety nie wiem na jakiej wysokości tu się to postanowi zbudować, aż się boję normalnie, kurczę. Dobra, może być w miarę. Cyk. Cyk. Dobra. To sobie może przesuniemy troszeczkę na bok. W sensie przedłużymy sobie. Gdzieś tak. Ten fragment mostu. Ten też. Tak do filara, żeby to mniej więcej wyglądało tak jakoś prawie że sensownie. Tutaj teraz sobie zjedziemy na dół.
tylko że już takim tego typu dingsem. Tor kolejowy troszeczkę łagodniej musi sobie schodzić niż droga, także coś takiego. No i tutaj już w poziomie, powiedzmy, no dobra, to ta strona by była, z tym, że tu chyba troszeczkę za nisko ten tor kolejowy zszedł i zaraz go zaleje. Nawet jak, o, zrobimy tutaj może z tego toru taki w sumie wał przeciwpowodziowy troszeczkę dla tej drogi, no może nawet, kurczę, czemu nie? To nawet to jeszcze też by mogło sobie iść na sypie. Dobra, dobre. No i tutaj teraz to. Takie bym prosił. Jak to wygląda? Średnio to wygląda. Dobra, to jeszcze sobie to troszeczkę opuścimy na dół. Tak, żeby tu od wewnątrz nie było. No dobra, może być. Może być, czy nie może być? Tu się coś dziwnego znowu dzieje. Ale powiedzmy, że może być. Możemy to troszeczkę jakby... Może o. Zrobimy jeszcze tak. Złapiemy sobie to, złapiemy sobie to, złapiemy sobie to. I to sobie przesuniemy. Może nie aż tak. Chociaż... Może być i aż tak przesunięte. Dobre. Jedziemy sobie dalej, tędy teraz. Tutaj jakoś to mniej więcej tak by było. Na 3 metrach to niby teraz jest, tak? Może być i na 3 metrach. Nie można zbudować na wodzie. Jest to aby na pewno w górze cały czas. No mniej więcej tak. Tu będzie coś takiego. A tutaj widzę, że troszeczkę za blisko skończyłem i teraz mi się to tutaj schodzi. Jedno z drugim, ale dobra. Tu powiedzmy, że będzie akcja osuszania gruntu. Jakaś taka fajna. Tutaj, wow, trochę za bardzo. Tutaj jakoś tak. I teraz znowu trzeba zaznaczyć dużo węzłów. Czyli tak, ten. Bez tej linii tutaj energetycznej. I to wszystko. Oj. Dobra, opuściłem tutaj to też, ale to sobie już tutaj ręcznie podniosę, zamiast tam Ctrl-Z-ować. To sobie tutaj ręcznie pozwolę troszeczkę dźwignąć do góry i też będzie ok. Z tym, że teraz jeszcze to bym musiał przesunąć troszeczkę tutaj, żeby ten zjazd był troszeczkę łagodniejszy. Mógłby być tutaj jeszcze jeden węzeł, jakiś filarek na środku, to tam później sobie może coś dorobimy. No ale tor powinien być ok, ładnie, fajnie, wszystko pięknie. Tu na razie woda jeszcze nie chce jest, później tę drogę troszeczkę podniesiemy i skasujemy ten objazd bokiem. Natomiast jak już tu jestem, no już mogę na gotowo podłączyć tutaj ten tor kolejowy. Nie wiem, czy to jakoś troszeczkę na bok iść, czy po prostu pojechać, walnąć tu prosto, kurde. A, dobra, niech tam. O, i tu się zrobiło, kurczę, ładnie i na jednej wysokości wszystko. Nice. Dobra, tu jest wszystko bardzo płytko, więc tu jakoś nie czuję się jakoś... Nie wiem, dziwnie robiąc jakieś nierealistyczne, dziwne tutaj cuda. Aha, tylko tu jest stacja pomp. Niedobrze, trzeba by pauzę zrobić, na chwilę ją usunąć. Te trzy tutaj, cztery w sensie te rzeczy, przesunąć troszeczkę w dół. Żeby się tutaj jeszcze przed nimi zmieścił kawałek toru. 3 metry, dobra, tutaj też tak. Proszę bardzo, i teraz to by trzeba było tutaj połączyć jakoś z tym ładnie. No, prawie ładnie. To gdzieś tutaj będzie, tak? To sobie tu usuniemy. Jak to wygląda z boku? No niezbyt fajnie. Tutaj trochę w dół. No, ale poza tym jest elegancko, nie muszę nawet nic tutaj już poprawiać. Dobra, teraz natomiast ta stacja pomp musiałaby tutaj gdzieś zostać odbudowana, bo jednak była dość... O, bo i nie. Halo? No, nie była potrzebna, dobra. Ja chyba miałem po prostu budżet jakoś obniżony bardziej. Wcześniej jeszcze w czasach, jak ja miałem problemy budżetowe. I potem poza odcinkiem, którymś to poprawiałem, poustawiałem tam ten budżet taki, jaki miałby być z powrotem. W ogóle teraz te panele trochę są takie bez sensu tutaj. Ale troszeczkę tutaj poprzestawiam. Cyk. Teraz je troszeczkę niżej można by zrobić jednak. Dobra, coś takiego, tylko że na jednej wysokości jeszcze. O, bardzo ładnie. No i teraz jedziemy dalej z torem jeszcze.
Gdzie jest tor? Tu jest tor, tu jest tor. Tu jest tor i sobie jedziemy teraz. Tu się trzeba znowu jakoś ciasno zawinąć. Ja się boję patrzeć, jaka tu jest różnica wysokości znowu. Dobra, tu jeszcze kawałeczek do przodu można by pojechać. Cyk. Tutaj jakoś... Tak, i tu jakoś... Kurde, tak, tylko że tu zaś... Dobra, gdzieś dotąd. Tutaj ten ogonek się usunie. I to się tutaj wymówituje tak, żeby to miało jakiś rozsądny kąt. O. No jest taka trochę esa teraz, ale trudno. Przejdę się tu jeszcze w pierwszej osobie, żeby zobaczyć, jak bardzo jest to nie w poziomie. Ale może mnie to zaskoczyć mile. Będzie jednak w poziomie wszystko. No prawie. Tutaj jest jeden, widzę punkcik. Czyli akurat to chyba tu jest troszeczkę za nisko. Sobie może ten jeden punkcik troszeczkę podniesiemy, czyli ten. Żeby tu znowu zejdę. Gdzie jest nasyp? Tu jest nasyp. I sobie go podniesiemy. O, stojąc na nim podnoszę się razem z wszystkim. Dobra. Ale jest teraz ok. Tylko trochę za gęsto drzew, ale niech się zostaną takie. Będzie bardzo ostry tutaj zakr. Trudno. Nie musi być taki, nie musiałby być taki ostry właściwie. Może go troszeczkę... To tutaj sobie cofniemy. To sobie tutaj trochę cofniemy. Sobie tutaj trochę cofniemy. To sobie tutaj trochę co. O. Jest chyba odrobinkę łagodniejsze, tylko pewnie wysokość się zepsuła, albo i nie. Dobra, powiedzmy, że wysokość jest ok, nie chcę mi się tam przyglądać już za bardzo. Pauza w ogóle była odpuszczona, co tam, jak tam coś stało. Tu mi... A nie, nie zalewa, tylko wody brakuje po prostu. Dobra, natomiast teraz to... Tu musi też być jakiś taki zawijasek teraz śmieszny. To tu zrobimy coś takiego. I coś takiego. Tylko, że tutaj niżej. To, tutaj, to tutaj niżej. No. Jaki roller coaster, kurde. Nie no, to ten mostek niestety kolejowy musiałby być troszeczkę niżej, chyba że te stacje jeszcze bardziej gdzieś tu przesunąć. No, kurde. Dobra, stację przesuniemy troszeczkę. Jednak nie będzie tutaj takiej drogi, jednak troszeczkę miejsca zmarnujemy. Kurde, za dużo klikania. Tu, to. Damy sobie to gdzieś tu. I teraz się powinno ładnie tutaj udać zrobić normalny łuk. Normalny łuczek. Za dużo razy podziem normalny. Dobra, tutaj i tutaj. No to jest bardzo normalne w tej chwili. W tym mieście? Na pewno. Dobra, to jakoś tak. Tutaj też jeszcze coś oszalało, widzę. No i to jakoś to tak by mogło być, to już powoli będzie można uruchamiać tutaj pierwszą, nie pierwszą, drugą lokalną linię kolejową. Tutaj nie przyjmujemy pociągów międzymiastowych, dziękuję bardzo. Woda jeszcze jakaś teraz, tu ogrzewania raczej nie robimy, chociaż teraz jest dość chłodno, ale tutaj na tyle małe miasto, że nie chce mi się tutaj w kotłowni inwestować na razie, żadne tam ogrzewanie miejskie, nie. Na mapce live'owej owszem, ale tutaj nie, w ogóle sobie tutaj dokończymy. Są jeszcze jakieś resztki, ale ja tych resztek pod wodą, podgrzewanej zatoki, to ja tutaj nie potrzebuję. Chociaż, moment, pauza, bo tam jednak to było potrzebne. Natomiast to tutaj nie jest wszystko potrzebne. To tutaj było potrzebne, także sobie pociągniemy tutaj, tak? A to tutaj, nie wiem, może w siatkę to po prostu jakąś tutaj włączymy. Gdzie tu jest w ogóle woda? No dobra, tutaj już jest. Może to jak kiedyś coś się tu kawałek podniesie czy coś, ale na razie, bo dużo ludzi mi proponuje, weź sobie od czasu do czasu na przykład, nie wiem, zmniejszaj poziom wody, żeby udawać, że się powódź cofa czy coś tam. Nie. No nie chodzi o to, żebym ja drugi raz na tej samej mapie budował takie samo miasto. Już bez przesady, także tutaj jak mi się skończy miejsce to, które teraz mam, a mam go bardzo mało i właśnie o to chodzi, no to wtedy idziemy sobie na nowy sezon czy coś takiego, ale póki co jeszcze klepać ten, no to chociaż żeby trochę to było inksze, że tak powiem, niż no co, cofnę wodę i znowu mam całą tę dolinę do wykrycia, no, nie o to chodzi. Co ja tu robiłem? Wodę robiłem. Dobra, tutaj może sobie tak pojedziemy jeszcze w ten sposób kawałek i tutaj sobie pojedziemy w ten sposób kawałek i sobie w ten sposób pojedziemy kawałek i może być.
nie może być, bo to nie jest połączone tu w środku jeszcze z niczym. Dobra. Pauza, precz. Anarchia, precz na przykład. I teraz powinno wszystko ładnie działać. Dobra, i teraz temat jest taki, że oprócz tego toru, który tu już mam, i oprócz tej drogi ładnej, którą tu już mam, co prawda nie jest może aż tak ładna, bo jeszcze cały czas wymaga paru tej modernizacji, że tak powiem. Tu kolejny jakiś węzełek gdzieś będzie jeszcze, żeby tam też to podłączyć. Tylko jeszcze nie wiem, jaki węzełek. Ten jest całkiem taki zgrabny i taki ciasny. Także fajnie. Tutaj będzie tak. To może pierwsze budynki handlowe zrobimy sobie tutaj. Bliżej nieokreślonej specjalizacji, ale niech będą na przykład niskie takie. Może tutaj z tyłu też zrobić, kurczę, jakąś uliczkę. Jakąś taką uliczkę zrobić z tyłu, za tą stacją, tylko że ja bym bardzo prosił, ale tutaj jednak, żeby wysokość była odpowiednia troszeczkę bardziej, o coś takiego. Ta stacja, aha, tu w ogóle jakoś zeszło niżej. No to zepsułem. Jeszcze raz, to, to i to do wysokości teraz tego. No i teraz jest dobrze. Jeszcze nie wiem, jak połączyć jedno tutaj z drugim. Może tu jakieś zawijazdo zrobię tak tutaj boczkiem, nie mam pojęcia, jeszcze się zobaczy. Na razie to nie będzie sama taka pusta droga. Tu przy niej za bardzo się nic nie zmieści, ale dobra, trudno. Tu się zbudowały jakieś big bite'y, jakieś ciche zakątki, wszystko, a tu na razie jeszcze nic nie mam. Ja chciałem w ogóle zostawić tę linię tramwajową tutaj, ten tor na pamiątkę, ale chyba sobie darujemy i zrobię tutaj po prostu zwykłą drogę. Zwykłą drogę sobie zrobimy i tutaj sobie jakoś podjedziemy. Tam jest filar, ale to trudno, nic nie przeszkadza. Nic nie szkodzi, że jest filar. Tutaj sobie jeszcze zrobimy taki łuczek, proszę bardzo, tak. I tutaj gdzieś tak, dotąd powiedzmy. I tu właśnie można by było wtedy podjechać na przykład z czymś takim węższym. Albo z czymś takim na przykład, o. Zaraz usę wszystko, zaraz tu wszystko zrobimy, podniesiemy, poprzesuwamy filary, wszystko będzie ładnie, pięknie i że aż mięknie. Dobra, tutaj tak, tutaj tak, tutaj tak. I teraz to troszeczkę tutaj za bardzo do góry poszło. Dobra, to jest trochę dziwna koncepcja, szczerze powiedziawszy, z taką drogą, w takim miejscu. Ale może... Dobra, to też troszeczkę może odsunę, jednak obok filara, żeby sobie jechało. Już nie przesadzajmy z tym usuwaniem filarów, jak mi się potem będzie droga trzymać. Zrobimy tutaj jakieś potem ostrzeżenie, że niskie... Że tylko niskie samochody czy coś będzie dobrze. To można troszeczkę niżej, bez przesady. Cyk. Tutaj troszeczkę wyżej. No i to jakoś tak, tylko że to jest strasznie krzywo teraz. Dobra, czy to jest teraz prosto? To jest teraz prosto. Okej, tylko że teraz to jest troszeczkę... Nie podoba mi się to. To w ogóle mógłby być, kurde, jakiś prosty odcinek, ja nie wiem. Dobra, zrobimy tutaj prosty odcinek. Stąd tu. Zrobimy prosty. Zrobimy tutaj prosty. Cyk. Tu sobie zrobimy dotąd taki cyk. Tu jeszcze trochę dalej. Tutaj teraz coś takiego. Tutaj coś takiego i tutaj coś takiego. Troszeczkę może to jeszcze dalej. Momencik, bo tam się widzę. Ziemia pojawia, znaczy nie ziemia, pojawiła się dziura. O, coś w ten deseń. I tutaj jeszcze sobie zrobimy... Tak i tak i bez tego i tutaj teraz tak. O, to mi się podoba. Kurde, ja chyba powoli zaczynam ogarniać Movita. Jak się powinno z niego dobrze korzystać, żeby było dobrze. Okej. Tu jeszcze teraz. Ups, nie o to chodziło. Tak to miało być. To miało być tylko zamienione, a nie usunięte. Dobra, i tam to sobie niech wchodzi, tutaj można by coś jeszcze, nie wiem, podnieść do góry na przykład troszeczkę, może tutaj też jeszcze podniesiemy troszeczkę do góry. Dobra. No i teraz ten jeden tylko filar tutaj trzeba jakoś zrobić, usunąć, albo przesunąć, przekręcić i przysunąć bliżej.
i udać, że tak ma być. Przejścia brak, przejście drugą stroną ulicy. Dobra. Dobra, nie ma prądu ani wody tutaj jeszcze, kurczę, ktoś, komuś tu brakuje wody jak zwykle. Tu jeszcze zrobimy coś takiego. I teraz co do prądu, to ja go tutaj nie będę na razie podłączać, zrobimy sobie po prostu tutaj coś takiego. I tu widzę, że zapomniałem, że pół kratki, kurde, zostało znowu, coś tu się zdupiło. To może tak, inaczej, to sobie całe usuniemy i tutaj sobie tak pojedziemy. Cyk, i teraz krateczki powinny być dobre. Tutaj teraz sobie zrobimy jeszcze na przykład taką dróżkę. Cyk. Do samego ronda nie będziemy wjeżdżać, bo to nie ma sensu. Ale tutaj jeszcze też jest parę miejsc na budynki. Chociaż to mogłoby być nawet, powiedzmy, takie węższe troszeczkę. O, takie coś mogłoby być, tylko że to z kolei teraz bliżej. Segment snap wyłączyć. Bliżej, tu. Nie! Kurde, mi to przeskoczyła mi myszka. O, tutaj. Dobra, i teraz będzie dobrze. Teraz będzie dobre. Czy przy rondzie robić jakieś budynki? Myślę, że to nie ma większego znaczenia, mogą być. Dobra, i teraz tak, pierwszy handel tutaj jakiś taki wyższej gęstości. Już nawet nie zdążyłem wszystkiego zaznaczyć, już się pobudowali. A ta droga się w ogóle nie połączyła. Segment snap. Dobra. Teraz jest ok. Chyba tak. Trochę wyżej widzę, ale może być. Dobra. Jest, jest. Tu jeszcze tylko może jakieś tam małe dwa dynksy. No i proszę bardzo. Gotowe. Nie wiem, czy tu nie zrobić jakiejś też dłuższej, takiej dwupasmowej może dróżki. I zrobić tutaj troszeczkę to inaczej. Czyli tak. To by była taka droga. Droga jednokierunkowa. Tak. Jeszcze raz, bo krateczki się zepsuły. To też również, tutaj proszę. Tutaj pojedziemy sobie gdzieś aż dotąd. Tutaj sobie też zrobimy jednokierunkową. Tamtą stronę. Też w tamtą stronę. A tutaj taką szeroką, na przykład taką, proszę bardzo. Tutaj myk. I tutaj myk. Fajna dziura się zrobiła, bardzo fajnie. Do góry. Coś mi tutaj łapnęło, nawet nie zauważyłem, że na jakimś minusie cała droga powstała. Świetnie. Chyba, że ona taka była, nie wiem. Zrobili mi dziurę. Dobra, jest mniej więcej równo. Tutaj jeszcze może zrobimy sobie jakiś taki dingsik, na przykład taki. Między tym a tym miejscem, powiedzmy. O, proszę bardzo. Nie wiem, czy tutaj też nie zrobić jakoś, kurczę. Po co mi te tory tramwajowe już tutaj? Dobra, to precz. To tu sobie jeszcze zrobimy taką z drzewkiem. Tu sobie zrobimy taką, tu sobie zrobimy taką. I tu sobie też zrobimy taką z drzewkami. I też taką z drzewkami. I tutaj też taką z drzewkami. Tutaj też, i tutaj też, i tutaj też. A tutaj już nie, bo drzewka na tym są brzydkie. Znaczy, drzewka są ładne, ale pod spodem nie ma. Nie ma trawy, tylko jest ziemia. Dobra, i teraz tak, to tutaj sobie usuniemy. To sobie tutaj usuniemy. I ta śmieszna droga musiałaby się tutaj jakoś właśnie zakręcić, tylko ja się trochę boję, jest dość blisko to pasa startowego tutaj i to może wyglądać dziwnie później, nie wiem. Szczególnie ta latarnia tutaj. No dobra, no to powiedzmy, że nie wiem, opuszczę tutaj może ile mogę ten fragment drogi. Jakoś to będzie, co? Nie będzie, prawda? Jest wszystko... Masakra, po prostu tutaj. Dobra, no ale jakby zrobić coś takiego, że tutaj to sobie tak idzie i tutaj to sobie tak. No, średnio to widzę tutaj, kurde, no ale dobra, niech będzie coś tak, kurde. O. O, no, 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 coś, coś, coś. Czemu tu jest jakaś buła? I spuła. Tak jakby mi to tu podnosiło, kurczę, na środku jakoś lekko. Może mnie straszy, nie wiem. Tu trochę, dobra, tam, ale tam jedna latarnia, te samoloty i tak tu już, kurczę, kółka mają wyżej duże, jak zaczepi to jego wina, kurczę. Dobra, tutaj teraz jeszcze, teraz tak, światła, tutaj, no raczej nie.
Tutaj to i to jeszcze sobie włączymy, tutaj już jest włączone, teraz jeszcze strzałeczki, bo tu nie jedziemy w lewo, tu nie jedziemy w prawo. No. Śmiesznie to, dobra, może być. Nie wiem, czy może być. Wygląda to teraz dziwnie i pewnie będzie paskudnie działało, ale dobra. Tu jeszcze światełka wyłączymy, tutaj i tutaj. No i proszę bardzo. Tylko tutaj mogłoby być... A znowu zablokowane skrzyżowanie? Myślę, że może później pomóc, jakby tu był większy ruch, chociaż raczej nie będzie, ale jakby był to... Proszę bardzo, dobra. I tutaj jeszcze teraz tak, tę drogę też usuniemy, te tory. Zaoramy wszystko w pierony, jak w Gliwicach, kurczę. A co, po co komu tory, jakieś głośne, staromodne tramwaje. Wiecie, od którego roku oni tramwaje produkowali, kurde? To jest w ogóle przestarzała technologia straszliwie, a tylko i wyłącznie autobusy. A najlepiej rowery! Czy lato, czy zima, obojętnie, czy deszcz, czy ten, wszyscy na rowery wypierdolą. Tak, ścieżki rowerowe. Dobra, tutaj w środku jakieś tam sobie zrobimy parkingi, ewentualnie jakiś mały park, może to od razu w sumie zrobię już. Park 4x8, o właśnie, to jest mój nowy park, jeszcze chyba nie pokazywałem, to chyba na live był robiony, w każdym razie tak wygląda, proszę bardzo. To jest park. Tak wygląda. Nie, co? Nie, nie ten, ale ja coś robiłem. To nie ten, tylko... Który ja robiłem? Czy ja robiłem parking, czy park? O, ja placyk robiłem, 4x4, takie coś robiłem. Dobra, nie, nieważne, to już jest to jest starość. Takie to ja już robiłem. Dobra, w każdym razie może ten park damy z tej strony jednak. A tutaj się zrobi parking taki tradycyjny, ulubiony dla wszyscy znają, kochają. A tutaj taką krótszą wersję tego parkingu. No i proszę bardzo, jest miejsce, żeby parkować. Tu jeszcze sobie zrobimy drugi, sobie zrobimy ten placyk na przykład, jeden. Pozostańmy przy jednym. I tutaj jeszcze, nie wiem, więcej parkingów? Chyba nie. A tu jakiś parczek taki, ten mniejszy na przykład, taki sobie zrobimy, o. Proszę bardzo, jeszcze taki ten. A tutaj jeszcze z tej strony... Dobra, z tej strony już nie będzie parkingu, z tej strony jeszcze będzie drzewa, albo nic nie zrobić. Nic, to i tak jest tak duże, że wygląda jakby... Tutaj zresztą jedno drzewo rośnie, może być, okej, spoko. Dobra. Także tu już większość mamy. Stacja kolejowa funkcjonuje, ale jeszcze tu nic nie jeździ, także już by coś mogło zacząć jeździć. W ogóle ten przystanek autobusowy... można by było może nie tyle przesunąć, co dodać drugi. Bo tak, nasza tutaj... Jak to idzie? Momencik. Jakbym tu zrobił ten przystanek, gdzieś tak przy stacji kolejowej, to będzie w sumie fajnie, bo on sobie zamiast tędy pojedzie po prostu tędy, na jedno wyjdzie. A tamten tutaj zawija, widzę, i on może się zawijać też tamtędy jeszcze ewentualnie, bo on gdzie on w ogóle jedzie? Autostrado gdzieś później. Aha, bo tutaj. A czemu nie tędy? Tu się nie da, czy coś? Czy ja tu coś zepsułem? Czemu on tamtędy jedzie, zamiast tędy? Coś tu jest chyba zepsute. Czy tu nie ma jakiegoś, kurde, wyjazdu? Chociaż w sumie dobra, może tędy mu będzie bliżej niż tu się kręcić po tym, no nie wiem co tu jest nie tak, kierunki wszystkie są dobrze. Chyba. Nie wyłączałem nigdzie jakoś, kurczę, tego, no tutaj w lewo niby można, tutaj też w lewo można, no to... A tu można w prawo, nie ma co prawda strzałki, ale można w prawo, tutaj można w prawo, a to niedobrze, że tu można w prawo. No to było chyba tym zrobione. Tutaj na wprost proszę, tutaj tylko tam proszę. A tutaj proszę tak i ewentualnie... Nie, tylko tak. A tutaj tak. A tutaj tak i tak. Tak? Tak, dobrze. Tutaj jeszcze sobie zrobimy takie coś. A tu w ogóle ten w środku fragment mógłby być na przykład... Utrudnijmy trochę życie kierowcom i zróbmy to takie. No. I pięknie. Także tutaj tak. Tutaj na wprost tam. Tutaj tak.
Tutaj tak. Tutaj tam albo tam. Tutaj tam. Tutaj tylko na wprost, w lewo tu już nie skręcamy. A tutaj w lewo możecie i na ten pas, żeby nie było, że tutaj nie da się skręcić potem w prawo z tego pasa, bo tak też może być dobrze. Tutaj jeszcze nie wiem, może te strzałki coś poogarniamy jeszcze, może tu zrobimy takie coś, tu zrobimy takie coś. Tutaj takie coś. Tutaj takie coś. Prawdopodobnie dokładnie tak było, ale na wszelki wypadek niech będzie jeszcze raz. Bardziej skomplikowane, no i myślę, że na tym na razie zakończymy odcinek. Dużo to ja tu nie zrobiłem, szczerze powiedziawszy, no ale mamy tutaj kawałek nowy. Kawałek nowy takiej tej drogi i coś tu się dzieje w każdym razie przy tym lotnisku, no powoli. Dobra, dziękuję za oglądanie, to by było na tyle, na razie.